Pogoda zaskoczy Polaków w całym kraju, prognozy są niewiarygodne. Synoptycy ostrzegają, że w najbliższych dniach czeka nas sporo niespodzianek. Pogoda będzie zmieniać się szybko i gwałtownie. Specjaliści przestrzegają, że w najbliższych dniach czeka nas sporo niespodzianek. Prognozy synoptyków są niewiarygodne, warunki atmosferyczne zaskoczą mieszkańców całego kraju. Weekendy będzie raczej sprzyjał pozostawaniu w domach. Pogoda w najbliższych dniach zaskoczy wszystkich, synoptycy ostrzegają Polaków. Pogoda na terenie całego kraju będzie się w tym tygodniu gwałtownie zmieniać. Nad polskim niebem do środy kształtował się będzie pogodny wyż pochodzący z nadmorza czarnego. Lokalnie temperatura może dochodzić nawet do 20 stopni Celsjusza. Dni będą słoneczne i ciepłe, niestety, od czwartku nastąpi odczuwalne ochłodzenie. W czwartek nad Polską pojawi się niż z nad północno-wschodniej Rosji, który przyniesie powolne ochłodzenie na terenie całego kraju. W pasie północnym mogą pojawić się opady deszczu. Niżowi temu towarzyszyć będzie chłodny front atmosferyczny, który w kolejnych dniach przemierzał będzie obszar Polski, schodząc z północy na południe kraju, przekazali synoptycy biura Cumulus w rozmowie z Wirtualną Polską. Pogoda będzie zróżnicowana, może popadać w piątek chmury wraz z opadami obejmą pas środkowy. W wyniku ochłodzenia w sobotę na południu kraju poza deszczem lokalnie pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a w górach również śniegu. Podczas weekendu napłynie do nas również polarno-morski i arktyczny chłód, a temperatury w całym kraju spadną do 3-6 stopni Celsjusza. Dzisiaj grzeje, 1. Rośnie tempo zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych przypadkach 2. Wyciekło wideo z włoskiego szpitala. Polka wysłała nagranie kolejnego ocieplenia, możemy spodziewać się dopiero w przyszłym tygodniu. Dotrze do nas wyż z nadmorza północnego, który przez Bałtyk będzie przemieszczał się nad północno-zachodnią Rosję. Niemal w całej Polsce będzie pogodniej bez opadów. Według wstępnych ustaleń meteorologów, na początku przyszłego tygodnia temperatura będzie wahać się pomiędzy 5 a 10 stopniami Celsjusza, a w drugiej połowie wzrośnie do 8 do 12 stopni. Najlepsze newsy dnia, źródło, WP. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.